Witam serdecznie. Szanowni Państwo, ponad 4 lata mija od kiedy były wprowadzone modele Data Domaina 9900, 9400. No i mamy ogłoszenie nowych modeli, mianowicie Data Domaina 9410, 9910. I oczywiście one będą naszymi dzisiaj bohaterami, o nich będziemy rozmawiać, co jest nowego, czy warto się nimi zainteresować w kontekście nowego tutaj sprzętu do backupu, nowego rozwiązania backupowego, no ewentualnie czy warto też rozważyć wymianę tych modeli, które mamy właśnie na te nowe, no i jak to ewentualnie mogłoby się odbyć, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. No, jeszcze raz witam serdecznie, ja nazywam się Daniel Olkowski i w Dellu zajmuję się systemami do backupu, odtwarzania, bezpieczeństwa, no i właśnie przede wszystkim tutaj data domainami. My sobie zaczniemy najpierw od takiego małego wprowadzenia, czym jest data domain, tak? No myślę, że większość z nas wie, czym jest data domain, ale proszę Państwa, jak mamy tutaj naszą architekturę, nasze data center, mamy tutaj w data center 10 terabajtów, 100 terabajtów, czy może, nie wiem, dużo więcej tych danych. Mamy oczywiście maszyny wirtualne, mamy bazy danych, mamy pliki. O, wiadomo, jest tutaj storage, jest sieć, są serwery, to wszystko pięknie biega, no ale trzeba zrobić kopię zapasową, różne złe rzeczy mogą się wydarzyć, hacker, ransomware, błąd użytkownika, awaria, sprzętu, cokolwiek. Dlatego potrzebujemy rozwiązania backupowego i rozwiązanie backupowe no, składa się z jakiegoś oprogramowania backupowego oraz z miejsca, gdzie trzymamy te dane. Możemy trzymać backupy na dysku, możemy trzymać na taśmie, ale możemy trzymać właśnie na data domainie, czyli data domain to jest takie miejsce, gdzie trzymamy backupy, no medium backupowe. Możemy wykonywać tutaj oczywiście backupy, odtwarzać, współpracuję z dowolnym oprogramowaniem backupowym, współpracuję z Vimem, z Convaultem, z Networkerem, z NetBackupem. Ostatnio tutaj też bardzo dużo rozmów tutaj mamy z różnymi producentami, z Vimem, z Convaultem, więc faktycznie ta współpraca jest i te softy, większość softów backupowych potrafi wykorzystać pełnię mocy takiego data domaina, czyli potrafi wykonać taką deduplikację na źródle, dzięki czemu mamy tutaj gigantyczne wydajności backupu, możemy tutaj cieszyć się takim backupem, tak na przykład pojedynczej bazy, taki backup to jednoterowej bazy, taki pełny backup, nie mówię o logach, to może być nawet rzędu 7 minut, znaczy czy z reguły jest to rzędu 7 minut, prawda? Więc te backupy są bardzo, bardzo szybkie dzięki tej deduplikacji na źródle. To jest pierwsza rzecz, którą daje nam taki data domain, czyli szybkość. Takiego pierwsze doświadczenie z takim data domainem to jest właśnie szybkość. No drugie doświadczenie to jest bezpieczeństwo, bo znowu większość softów backupowych, właściwie wszystkie, te, które przynajmniej wymieniłem, NetBackup, Convault, PPDM, PowerProtect Data Manager, Networker, tak, potrafią też wymusić na data domainie taką drugi istotną rzecz, mianowicie compliance, czyli taką niezmienialność tych danych, taki można powiedzieć sprzętowy warm, tak jak kiedyś było na CD-ROMach, sprzętowy warm, nie da się już po prostu tych danych zmienić, jeżeli po prostu nie ma takiej możliwości, żeby te dane nadpisać, jeżeli hacker ransomware skasuje te dane, mamy tutaj pewność, że my te dane odtworzymy bez żadnego problemu. Czyli mamy z jednej strony szybkość, z drugiej strony mamy to bezpieczeństwo, no i otwartość. Nieważne, jakie mamy oprogramowanie, wstawienie tego data domaina rzeczywiście powoduje nam no, tą szybkość i bezpieczeństwo. No pytanie, ile kosztuje? No proszę Państwa, teraz rozmawiałem z jednym z klientów, który, proszę Państwa, no to jest niewiarygodne było dla mnie, aż nie wierzyłem. Ma środowisko wirtualne 1 i 2 petabajta tutaj, maszyn wirtualnych tu, a na data domainie te backupy zajmują jakieś 180 terabajtów. 180 terabajtów i to nie jeden backup, a 30 tutaj takich miesięcznych. Także no jakby ta deduplikacja, która jest na data domainie jest niesamowita. Ale proszę Państwa, nie powiedziałem jednej rzeczy, prośba o pytania, to było wstęp, czym to jest data domain, czym jest data domain. No, data domain jest oczywiście miejscem, gdzie my przechowujemy backupy, działa z dowolnym oprogramowaniem, wydajność, bezpieczeństwo, no i też ta minimalizacja kosztów dzięki tej deduplikacji. Ale zachęcam do pytań, zachęcam do tego, żebyśmy no, wspólnie rozmawiali, wtedy oczywiście no, i zadawali sobie trudne pytania, nie tylko te, które
które byłyby, jakby to powiedzieć, miłe, ale też takie trudne, no bo życie nam później zada, tu nie ma o czym mówić. Proszę Państwa, nowe modele data domaina. W takim razie, co tutaj się zmienia? Ale zanim przejdziemy, to troszeczkę, żebyśmy na czacie sobie porozmawiali, to ja mam pytanie, bo proszę Państwa, część tych data domainów, które my tu mamy, część takich data domainów do Dela, no, wysyła taką informację, no, takie statystyki, prawda? Wysyła takie statystyki, jak tutaj procesor jest obciążony i tak dalej. Po prostu, czy dyski dobrze działają i tak dalej. To się nazywa autosupport, tak technicznie w data domainie. Część z Państwa się zgadza, część nie. No i my oczywiście wiemy o tym. My wiemy o tym, ile takich data domainów wysyła do nas, prawda? Tych ogólnie na data domainów, tych na świecie jest tam z 10 razy więcej. Ale czy Państwo, zachęcam do tego, żebyście Państwo na czacie powiedzieli, ile data domainów, żebyście tak spróbowali nas zgadnąć, ile data domainów wysyła takie, no, takie statystyki, tak światowo. Ile takich data domainów wysyła statystyki? Jeśli ktoś może zgadnąć, 80%, tak, Tomek w procentach, ale mi chodzi w liczbach bezwzględnych, tak, bo wszystkich tych data domainów, no to nie jesteśmy w stanie zgadnąć, to po jakimś tam sprzedaży można byłoby, no tutaj Marek zawistował 3, ale to jeszcze pytanie Marku, jaka jednostka, bo to domyślam się, że tu jakaś duża, 123 tysięcy, to Marcin, Remigiusz, no wszystkie, to byłoby dobrze, ale tak nie jest, tutaj część klientów publicznych ma jakieś tutaj wewnętrzne na przykład uwarunkowanie, że nie może, ale zachęcamy, tak czy inaczej, wszystkich pokazujemy, to jest w ogóle plik tekstowy, można sobie zobaczyć, co tam jest wysyłane, prawda, jakie statystyki są wysyłane. Roman 50 tysięcy, Radek 100 tysięcy, no dobrze, słuchajcie, no dobrze, no to już nie będę trzymał w niepewności. 61 tysięcy. Najbliżej był pan Roman z Graja. Romek, tutaj, jeżeli mogę tutaj być tak na ty, przepraszam serdecznie, to bardzo proszę w tym momencie maila. No gratulacje, ale oczywiście to oprócz gratulacji będzie jeszcze jakaś taki wymierna nagroda, jasna sprawa, więc proszę o maila na adres danielolkowski@maupa.com, ale to nie jest koniec zagadek. Przepraszam serdecznie, bo tutaj kilka rzeczy robię, Daniel.olkowski@delcom i oczywiście gratuluję serdecznie, ale będzie, żeby było to bardziej emocjonujące, to jeszcze będzie taka bardziej konkretna nagroda. No druga rzecz, no ile te wszystkie data domainy, no bo mamy 61 tysięcy tych data domainów, które wysyłają raporty, pewnie tych data domainów tam naprawdę są miliony, tak, ale te, które raportują, z tych, które raportują, ile mają łącznie, no bo my mamy te statystyki o tych, ile one oczywiście mają dysków i tak dalej, no to ile tam jest danych, ile one danych trzymają łącznie? Czy ktoś byłby w stanie powiedzieć na czacie też? Dużo. No i to jest oczywiście na pewno prawidłowa odpowiedź. Tutaj Łukasz ma rację, to absolutnie to jest dużo, dokładnie tak. Ale tak jakbyśmy fizycznie, tak? Marek pyta, czy logicznie, fizycznie, czyli ta przestrzeń, która jest zajęta po deduplikacji, prawda? Czyli fizycznie na dysku, prawda? 30 zetabajtów, 100 petabajtów, Kamila, 50 petabajtów, 7,5 petabajta, 640 petabajtów, 83 petabajty. No to już pokazuję. 290 egzabajtów, czyli 290 tysięcy petabajtów, tak? 290 eksabajtów, to jest tutaj, no nie wiem, kto byłby najbliżej, ale bym strzelał, że najbliżej był Patryk Małodziński, także Patryku też proszę o maila. Tak, no tutaj Patryk oczywiście, że jasne. Tak, wszyscy byli daleko, Marek ma rację, wszyscy byli daleko, ale tutaj Patryk rzeczywiście był najbliżej. Ostatnie pytanie, już obiecuję ostatnie z tej serii, ale zachęcam, ostatnie. Słuchajcie, no wiadomo, że najfajniejszą rzeczą w tym data domainie to jest boost, ta deduplikacja na źródle, tak? I to Vim potrafi, Commvault potrafi, Networker potrafi, PowerProtect Data Manager potrafi, no tam właściwie każdy potrafi, jak ktoś nie potrafi, to my mamy tam taki ogólny moduł, że z każdym oprogramowaniem to działa. Czyli my, jak mamy tutaj 10 czy 100 terabajtów, to nie wysyłamy po sieci tych danych, tylko wysyłamy 1%, prawda? Jest ta deduplikacja na źródle, to jest taki no jakby kwintesencja, można powiedzieć, data domaina, ta deduplikacja na źródle, czyli przesyłanie tylko nowych danych, żeby nie obciążać tutaj sieci, żeby zwiększyć wydajność backupu. Właśnie dzięki temu możemy ten 1 terabajt zbackupować w 7 minut. I tu pytanie jest następujące. Ile, zobaczcie,
ile serwerów, czyli liczę na przykład, nie wiem, tu byłyby, nie wiem, 10 maszyn wirtualnych, dwa fizyczne serwery, to byłoby 12, prawda? Ile fizycznych serwerów łącznie na świecie backupuje się na data domaina z deduplikacją na źródle, czyli tym boostem serwerów, prawda? Ile serwerów raportuje? Serwer rozumiemy albo maszynę wirtualną, albo fizyczną, prawda? Ale oczywiście z tych, które oczywiście do nas raportują, bo tam tych wszystkich to jest 10 razy więcej, prawda? Więc mamy Tomek milion, Tomek 35, Marcin 12 milionów, Radek milion, Remek 300 tysięcy, 5 miliardów, Łukasz, Piotr 5 milionów, 20 milionów 80, Kamila 3 miliony, Marcin 4, 20. No to już pokazuję. Pokazuję w takim razie ile. Zobaczcie, tutaj mamy, przepraszam. 2,1 miliona. 2,1 miliona. No to jest dosyć sporo. Kamila ma 3, jest teraz najbliżej z tego, co widzę. I tak jest. Kamila Czaplicka wygrywa. No cieszę się straszliwie. Cieszę się straszliwie. Także Kamilo, też gratulacje i też proszę oczywiście o mail. No dobrze, kochani, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że słuchajcie, no rzeczywiście to po prostu znaczy, że to jest mocno wytestowane. Tak? Tutaj wszystkie, jakby my nie będziemy na pewno jakichkolwiek problemów spotykać, bo jeżeli my backupujemy 100 terabajtów czy 10 terabajtów, to raczej są małe środowiska. Światowo te data domainy backupują petabajty danych, więc to na pewno wszystko u nas będzie działać, będzie dobrze wydajnościowo i tak dalej, bo to wszystko jakby działa w iluś tam miejscach na świecie. No ale proszę Państwa, przechodzimy do nowych modeli data domaina. Co jest nowego? Zobaczcie, do tej pory największy data domain, który tutaj mieliśmy, to był data domain 9900, który to mogliśmy go mieć netto, czyli taką pojemność użytkową, ale to się mniej więcej też sprowadza do tego, co mamy tu, prawda? Czyli to był taki data domain, który pozwalał nam backupować środowiska od 500 terabajtów do 1,5 petabajta, z taką miesięczną retencją, prawda? Taki model. On jest w tym momencie zastąpiony przez data domaina 9910. On na ten moment też jest, tu jakby ta skalowalność jest podobna, czyli od 500 terabajtów w tym momencie do 1,5 petabajta, czyli ona jest dosyć podobna przy tej miesięcznej retencji, zakładając, że wykonujemy na niego backup z jedną miesięczną retencją. Natomiast króciutko, znaczy wydaje się, że w Q3 ta pojemność będzie zwiększona do 2 petabajtów, czyli tu będziemy mieli 2 petabajty jeszcze w tym roku. Będzie można po prostu takiego albo rozszerzyć, albo zamówić takiego 9910, 2 petabajty. Oczywiście jak ktoś ma 100 terabajtów, tutaj ma tylko 100 terabajtów, to nie oznacza, że nie może mieć takiego data domaina z miesięczną retencją. Jak najbardziej może, nawet jest to wskazane, tu nie ma żadnego problemu. Natomiast drugi tutaj model data domaina to jest 9400, ten data domain, i on jest w tym momencie zastąpiony, tak, jego zastępuje model data domain 9410. I tutaj znowu podobna jest sytuacja, mianowicie taki data domain 9410, no był w stanie backupować środowisko do około 190 terabajtów tych danych na źródle, maszyn wirtualnych, baz plików, do około 700 terabajtów. No i tutaj jest dosyć podobny, tak? Tutaj jakby nie zmienia się, prawda? Ta skalowalność jest dosyć podobna, tak? No i teraz popatrzcie, czyli co się stało? To, co zostało wprowadzone, zobaczcie Państwo, to, co zostało wprowadzone, to zostało wprowadzone mianowicie to, że te duże modele, zobaczcie, o, tak jak to widać, te duże modele mają nowe wersje, prawda? Mamy, tu poprzednio mieliśmy 9400, a mamy 9410, tu mieliśmy 9900, a mamy 9910, prawda? I one są oczywiście, zobaczcie Państwo, dużo, dużo szybsze. Przy deduplikacji na źródle rzeczywiście 130 terabajtów na godzinę, no to są gigantyczne wydajności. Tak naprawdę 1 terabajt to już nie jest 7 minut, byłby tylko to byłyby tam, nie wiem, sekundy, prawda? Taki full backup 1 terabajta to po prostu sekundy, no ale tu jeszcze jest parę innych parametrów, jeszcze macierz musi odpowiednia być, która odpowiednio jest w stanie nam takie dane podać. Są też inne możliwości przyspieszania. Natomiast to, co zostaje na ten moment, to zostaje data domain 6900, 6400 i 3300. One jakby się na ten moment nie zmieniają. To zostaje tak, jak było. Co tak naprawdę otrzymujemy?
mając te nowe modele względem no, tych poprzednich. No na pewno szybkość, prawda? Mianowicie te nowe modele są oparte na tutaj na Dellach 16. generacji, gdzie jest jakby ta karta kompresująca, która była w 9900 i 9400, ta karta kompresująca, ona jakby została wepchnięta do procesora, czyli jest sprzętowa kompresja, natomiast ona jest już Quick Assistance Technology jest wepchnięta do procesora. No i ta nowa architektura, oczywiście tam jest dużo więcej elementów, powoduje, że te backupy są tak rzędu 30-40% szybsze. Restory są 40-50% szybsze. Replikacja między data domainami no, jest o ponad 50% szybsza. No deduplikacja jest dokładnie taka, jak była tutaj poprzednio, bo to jest dokładnie ta sama deduplikacja, tu się nic nie zmienia, zmienny blok. I zmiennym blokiem są, jakby to powiedzieć, znajdowane nowe dane, a te nowe dane są jeszcze potem właśnie kompresowane już w ramach tutaj funkcji procesora. Już nie ma tych kart, tylko jakby ta funkcja kompresji jest w środku procesora. Więc to mamy, tutaj mamy tą prędkość. Jaka jest wielkość bloku? Tutaj pytanie ze strony Remigiusza. Wielkość bloku deduplikacyjnego, jeśli chodzi o data domaina, to jest pomiędzy 4 kilobajty a 12 kilobajtów. To jest zmienny blok o deduplikacji 4 kilo 12. To naprawdę jest najmniejszy na rynku, tak? Na przykład jakiekolwiek mamy też jakiekolwiek inne rozwiązania, nawet takie, które tutaj mamy, na przykład ten Apex Backup Services, to jest tam chyba stały blok 64 kilo, czy być może nawet jeszcze większy. Naprawdę ta deduplikacja, jeśli chodzi o data domaina, to jest jakby no majstersztyk, tak? Tutaj jeżeli nawet mamy jakiegoś PowerPointa, który ma 10 megabajtów i my tylko zmienimy z Jan ABC na Daniel Kowalski, Daniel Olkowski, niech będzie, Daniel Olkowski, no to widać, że dołożyliśmy, tu było mniej znaków, to jest więcej znaków. Na początku prezentacji, tak? Zmienimy w jakimś tym, to tylko ten początek nam się zbekapuje, nic więcej. Naprawdę jest w stanie to wyczuć. No dobrze, czyli faktycznie mamy szybciej. No, mianowicie taka efektywność, oczywiście ta efektywność deduplikacji jest taka sama, jak była w poprzednich modelach, dlatego że no, blok jest 4 kilo 12, on jest również później ten nowy blok jest kompresowany, więc ta efektywność tak samo. Natomiast jest inna konstrukcja techniczna, prawda? Czyli jak my mamy takiego data domaina 9910, no to on się składa z tego silnika deduplikującego, prawda, czyli z tego data domaina, który ma 2U, no i pod spodem mamy mnóstwo tych półek, gdzie trzymamy te dane, prawda, mnóstwo tych półek, gdzie trzymamy te dane. Pamiętajmy, że taki data domain 9910, on może mieć nawet 1,5 petabajta takiego netto miejsca tutaj na te deduplikaty i to wszystko jesteśmy w stanie w jednej szafie zmieścić. I co więcej, w porównaniu do tych poprzednich modeli, ta szafa no, jest taka 25% mniejsza i zajmuje o połowę mniej w ogóle takiej naszej przestrzeni na podłodze, prawda? Tam oczywiście no, prąd też jest teraz ważny, jak najbardziej 11% mniej tego prądu, to nawet być może te wskaźniki też mówią o tym, że ewentualne, jeśli mamy modele 9900, 9400, no to też jest czynnik kosztowy, prawda? Czynnik decyzyjny, który no, w skali pięcioletniej zaowocuje nam konkretnymi pieniążkami i być może jest sens właśnie chociażby z tego powodu rozważyć, pomijając oczywiście inne fantastyczne benefity tutaj data domaina, ale to też jest dosyć istotne. To się bierze z tego, że już ten nowy data domain ma takie nowe półki specjalne, jeszcze o nich powiem. No i bezpieczeństwo, mianowicie przede wszystkim coś takiego jak Secure Boot. Mianowicie to się bierze trochę z tej nowej platformy z 16 generacji, bo mamy tego nowego data domaina, 9910 albo nawet 9410, tak? No i przychodzi zły człowiek w nocy, wkradł się do naszej serwerowni, jakoś niepozornie przemknął się jak mysz. I on tutaj coś będzie nam chciał nowego wgrać, prawda? Swojego. On tego nie wgra. Po prostu nie wgra, może inaczej, nawet jeżeli, to ten system się nie uruchomi, tak? Jeżeli by on tutaj próbował, nie wiem, coś złamać, coś dziwnego wgrać, to ten system, to ten data domain się nie uruchomi na tym. On się uruchomi tylko na tym oprogramowaniu, które jest podpisane przez Della. To musi być data domain operating system. Te nowe data domainy
wymagają systemu operacyjnego w wersji 8.0 lub większej. Ale na przykład za tam, nie wiem, rok będzie już pewnie wersja 8.2. Tak? W międzyczasie się tam pojawi kilka wersji, a może nawet 8.4, bo my co kwartał tutaj właściwie wydajemy te nowe wersje systemu operacyjnego. No i teraz my pobraliśmy to z sieci, nie jesteśmy pewni, instalujemy. Otóż ten, on sobie sprawdzi, czy ten 8.4 rzeczywiście jest Dell. Tak? Sprawdzi sobie, czy to jest Dell. I tak jak powiedziałem, to sposób jest, to jest właśnie taka cecha tej nowej platformy właśnie 16 generacji, że jest w stanie uruchamiać tylko oprogramowanie, które jest podpisane przez producenta. Sprowadza się do tego, tak jak powiedziałem, że on tutaj ma pewien klucz publiczny, tak, public key, no i my w tym momencie oczywiście podpisujemy prywatnym kluczem to, co jest w Dellu, w związku z tym, jeżeli te klucze się nie zgadzają, no to wtedy kichają się nie uruchomi, prawda, więc to jest dokładnie tak prosta sprawa. Więc tu już sobie powiedzieliśmy o tych, czyli mamy te dwa nowe modele, Data Domaina 9910, 9410, kurczę, to już ten czas leci, mamy to bezpieczeństwo, prawda, mamy tą wydajność, ale też są nowe karty, tak, tutaj oczywiście są szybsze karty wewnętrzne, szybsze, tak, karty wewnętrzne, ale też są wprowadzone karty fiber channelowe 32 gigabity. W poprzednich modelach były tylko 16 dostępne, więc tutaj rzeczywiście też jest jak najbardziej istotna sprawa. Też nie ma tutaj kart NVRAM-owych, w momencie on ma takie podtrzymywanie bateryjne, jeżeli będzie mu wyłączony prąd, to on po prostu sobie zapisuje, ma czas i sobie zapisze te dane na dyski, więc ta architektura jest mocno uproszczona też w porównaniu, tak? Więc ta architektura w środku też się zmienia. Więc mamy 9800, 9900, 9910 i widać, jak ta wydajność rośnie tych data domainów. Tu mamy 9800, 9900, 9910, ale przy uruchomianiu maszyn wirtualnych, bo my wiemy o tym, że maszynę wirtualną, Vim, Commvault, Networker, NetBackup, PowerProtect, Data Manager, każdy soft backupowy jest w stanie uruchomić maszynę wirtualną z data domaina, no bo ten nasz data domain ma tu jeszcze w środku dyski SSD, tak? Jeśli ktoś chce coś z niego uruchomić, nie ma problemu, on ma dyski SSD, no i w związku z tym, tu jakby, więc tu jest podawana ta wydajność, zobaczcie, ile IOPS-ów na sekundę udało się tutaj uzyskać, czyli ten nowy data domain przy 32 maszynach wirtualnych ma 130 tysięcy IOPS-ów na sekundę. Tu jest restore, a tu jest replikacja, a mówimy tylko o modelach 9910, tak? Czyli ta replikacja też rośnie bardzo, bardzo liniowo z każdym modelem, co jest bardzo ważne też dla nas. Tutaj dużo mam dyskusji o replikacjach, ta replikacja jest istotna, ona się powinna odbywać tak naprawdę na bieżąco. Czy mogę powiedzieć więcej o tym, jak to się uruchamia, te maszyny wirtualne, jak się uruchamiają z takiego data domaina? No prosto, bardzo prosto, tak najkrócej mówiąc to prosto. Mianowicie jak mamy tu jakiegoś Vima, PowerProtect Data Managera, Commvaulta, NetBackupa czy Networkera, no to on sobie uruchamia taki Instant Restore, tak? No i potem ma takiego data domaina, mówi do data domaina, słuchaj przyjacielu, to wiesz co, tutaj mamy zbackupowaną tą maszynę wirtualną, ona ma 1 terabajt, no nie mamy czasu na restore, musimy uruchomić z ciebie. Czy dla ciebie to jest OK? Data domain mówi, los, jest OK, jedziemy. Co mam zrobić? No to słuchaj, to jest maszyna wirtualna V20, ta maszyna, ale nie ostatni backup, nie, sprzed tygodnia, bo tam coś dziwnego tydzień temu się działo, a tu backupy mamy co 15 minut, bo wiesz, no, backupowaliśmy na ciebie co 15 minut, dawałeś radę, to wiesz, sprzed tygodnia z 12.15. No okej, okay, no mówi dobra, to teraz ten backup tej maszyny jednoterowej z 12.15 wystawia jako NFS do VMware'a. Wystawia jako NFS do VMware'a. No i w tym momencie ten VMware podłącza sobie tutaj to jakby ten zasób, ten dysk. NetBackup, Vim, Commvault, Networker widzi to i mówi, no to zobacz, popatrz, tu masz taką dodatkową wirtualkę w VMware, no mam, no to weź ją tam zasi, no to czy tam skonfiguruj u siebie, weź ją, dodaj do rejestru, no dodał, no to uruchom, no i ona się wtedy uruchamia, prawda? Oczywiście ja tutaj opowiedziałem jakąś kuchnię, jak się robi burgera, natomiast w środku my tego burgera nie będziemy widzieć, jak się robi, bo poprosimy Vima, Commvaulta, Networkera, NetBackupa, PowerProtect Data Managera, Instant Restore, poprosimy, jak masz nazywać się ta maszyna później po odtworzeniu i ona po prostu będzie. Jedyną rzecz, którą, i oczywiście, to, więc to jest funkcjonalność oprogramowania backupowego jako takiego, to co daje data domain tak naprawdę, no to on daje tą, nie, przepraszam, tutaj wyżej, bo to
pokazuje replikację. On daje nam tutaj te IOPS-y, mówi, bo my możemy się obawiać, powiedzieć, kurde, no ja co, ale to jest przecież backup z taśmy, przecież nie uruchomię niczego i tak dalej. Nie, on mówi, słuchaj, nie wyluzuj, będzie dobrze, uruchom 32 maszyny wirtualne ze mnie, będzie 130 tysięcy IOPS-ów, tak? No mniej więcej tak to się odbywa, tak? Czy to następuje rehedryzacja w locie? Nie, w ogóle w data domainie nie ma pojęcia rehedryzacji, tak? On tutaj nie ma, on jakby trzyma, nieważne czy ja poproszę backup z 12:15 tydzień temu, czy z 10 2 tygodnie temu, on ten obraz ma gotowy. On zawsze ma każdy obraz gotowy, nie potrzebuje robić żadnej rehedryzacji. On ma to, o ile oczywiście soft backupowy trzyma to jako fulla, tak? Oczywiście, bo chyba, że soft backupowy potrzebuje coś zrobić, no to wtedy tak, ale z punktu widzenia data domaina my nic nie musimy zrobić. Ja tutaj Remigiuszu nie wytłumaczę, jak to się dzieje, bo zaraz wszyscy mnie tutaj oskalpują, że po prostu nie mówię o nowych rzeczach, nie? Ale ja, jeżeli chcesz, to prośbę o maila, telefon, spokojnie sobie porozmawiamy i po prostu wytłumaczę, jak tutaj ta konstrukcja data domaina logiczna jest zrobiona. Ale jeszcze raz dzięki wielkie. Słuchajcie, jedziemy dalej. No, kolejna rzecz, taka, można powiedzieć, zobaczcie, taka ciekawa, to jest to, że ja sobie zmienię kolor, kochani, bo tutaj, zobaczcie, już troszeczkę zaczyna brakować nam powietrza, ale dodamy sobie go, zobaczcie, dodając nowy kolor, powiedzmy, tak? Mianowicie, zobaczcie, taki ten data domain, jak on wykonywał deduplikację tym blokiem 4,12 kilo, to jak wykonywał. Każdy data domain, jak wykonuje deduplikację tym zmiennym blokiem 4,12 kilo, na źródle czy coś, czy tutaj na data domainie, no to dodatkowo to, co jest robione, no to jeszcze taki blok, on stwierdził, o, tutaj backupuje tą wirtualkę, tą bazę, czy te pliki, o, jest, ten blok już był, wyrzucam, 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 właściwie wszystko wyrzucam, no ale raz na jakiś czas zdarzy mu się, że jest coś nowego. O, nowy blok, 7 kilo, tak? Stwierdził, że ma nowy blok, 7 kilo. Mówi, nie, no to ja tego bloku 7 kilo nie zapiszę. Nie, 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 tutaj nie możemy tyle zająć miejsca, musimy tutaj to miejsce oszczędzać, ja go skompresuję. No i ta kompresja w zależności, okej, okay, no i tutaj, no okej, okay, skompresuje. No dobrze, czyli on po tej kompresji zajmie jakieś 2 kilobajty, prawda? Ten nowy blok, którego jeszcze nie było. No i teraz to, co miały te data domainy z poprzedniej generacji, to jeśli mówimy o 9900 czy 9400, to one miały tutaj taką kartę kompresującą i ten główny procesor mówił, o, hej, karto, mamy nowy blok, 7 kilo. Wiesz co, nie mam czasu, żeby to kompresować przed zapisem gdzieś tutaj na dysk, to zrób to za mnie, prawda? Kochani, czyli taki ten procesor stawał się dyrektorem, mówi, słuchaj, tak jak, prawda, mówi do swojego pracownika, weź to skompresuj, to prawda, no żeby on mu pomógł. No, zwykle pracownik pomaga, no i ta karta też zwykle pomaga, więc nie było problemu. Ale to, co w tej chwili te nowe procesory, tej czwartej generacji Intelowe, to tutaj była wykorzystywana taka technologia QAT, Quick Assistance Technology, czyli po prostu był taki sprzętowa kompresja, po prostu była zrobiona. Ta sprzętowa kompresja dla takich efektywnych algorytmów GZ Fast, powiedzmy, była zrobiona. Dla GZ Fasta była zrobiona. To, co jest w nowych Intelach, tych czwartej generacji, jest to, że ta technologia QAT, tej, prawda, Quick Assistance Technology, która między innymi, ona tam ma dużo rzeczy, ale między innymi pozwala sprzętowo zrobić kompresję jakiegoś zbioru danych GZ Fastem, ona jest tutaj. Więc te nowe modele, zobaczcie, w tych nowych modelach nie ma tej karty, nie ma tej karty, dlatego że to zostało przeniesione do procesora po prostu. Więc jakby to powiedzieć, nie ma jej fizycznie, ale logicznie to jest, bo to, co było tu, jest przeniesione oczywiście tu i dalej wykorzystujemy tą sprzętową kompresję. Więc puenta jest taka, 9410, 9910 ma sprzętową kompresję, tak, czyli bardzo szybką, tych nowych bloków, tak, nowych bloków i to jest oczywiście GZ Fast. Natomiast nie ma karty kompresującej, bo to robi ten procesor, który jest nowy w ramach tego data domain, tak? No i teraz popatrzcie, tutaj właśnie widać, zobaczcie, że widać, jaką mamy przepustowość przy backupie w porównaniu, zobaczcie, jeżeli mówimy o starych i nowych data domainach, tu jest powiedzmy 9900, a tu 9910. To jest, zobaczcie, to chodzi o to, znaczy główny zysk jest taki, że popatrzcie, generalnie jest tak, że ten rozmowa z tym pracownikiem kosztowała ten procesor czas, prawda? I to tych bloków mogło być dużo, no to ona rzeczywiście go kosztowała. No a teraz ten proces, ten nasz dyrektor ma takiego pracownika w sobie,
prawda? No coś, prawda? Czyli on nie musi nikogo mówić, on sam to wie od razu, jakoś magicznie to wie, możemy tak to przyjąć, prawda? Więc tu jest z tego powodu jest dużo szybciej. I parę słów też o licencjonowaniu. Mianowicie chcę powiedzieć tyle, że to jest trochę zaskakujące, ale powiedzmy sobie, że zobaczcie, jak mamy takiego data domaina, no to ten data domain to jest oczywiście sprzęt, prawda? To jest sprzęt. Natomiast no, Dell pokazuje to jako dwie pozycje, jako DD 9910, dwie pozycje, jako sprzęt i jako oprogramowanie. No, z różnych przyczyn tak pokazuje. Ma prawo, to pokazuje. Okej, dlaczego nie? No i teraz, co my możemy zrobić? Mianowicie, tą część jako oprogramowanie, zwykle my będziemy widzieli, że jeżeli zamawiamy data domaina, to widzimy dwie pozycje, sprzęt i oprogramowanie. No i od tych, to, co możemy zrobić, to możemy powiedzieć, że to oprogramowanie, żeby było licencją taką term license. No? Możemy. Z jakichś powodów możemy, z przyczyn, nie wiem, rozliczeń finansowych i tak dalej, możemy chcieć, żeby to był po prostu subskrypcja. Oczywiście to jest pewna opcja, bo oczywiście podstawową wersją jest perpetual. No i druga rzecz, to jest dla dużych klientów, to jest to, że chcę też powiedzieć, że jest coś takiego term license agreement, prawda, dla większych klientów. Mianowicie term license agreement, no, polega na tym, że jeżeli ja mam takiego data domaina 9910, i mam term license agreement i będę wymieniał kiedyś w przyszłości, na przykład na 9920, tak, czy cokolwiek innego, to w tym momencie tej części oprogramowania nie będę już płacił, prawda? Bo ona, przy term license agreement ta część związana z oprogramowaniem nie jest przypisana do mnie, przepraszam, ta część związana z oprogramowaniem przy term license agreement nie jest przypisana do sprzętu, tylko jest przypisana do mnie jako klienta, jako użytkownika, tak? W związku z tym, jeżeli mam term license agreement, i na przykład już dzisiaj ktoś ma term license agreement i ma 9400 na przykład i chciałby się przenieść na 9410, no to o tyle ma dobrze, że nie będzie, jak będzie miał wymieniany, powiedzmy się upgrade'ował do 9410, no to tylko zapłaci za tą część sprzętową, a nie zapłaci za część związaną z oprogramowaniem. Dlatego jeżeli ktoś ma jakieś tam, nie wiem, większe plany, no to warto term license agreement rozważyć tak handlowo. No i jeśli macie pytania, to zachęcam. Natomiast to, co chcę jeszcze tutaj, przepraszam, powiedzieć, tutaj patrzę, kontroluję czas, ale za chwilę mam nadzieję, że skończymy. Zobaczcie, data domainy, co możemy upgradeować? Mianowicie z 68 tysięcy, 69 tysięcy, no, możemy się zupgradeować do 9410. Z 93 tysiące, 94 tysiące do 9410 albo 99 i te dwa duże tylko do 9910. Także jeżeli ktoś, a upgrade jest prosty, upgrade jest prosty, w starym data domainie włączamy z tego starego data domaina, powiedzmy, że to jest stary, usuwamy ten silnik deduplikujący, wkładamy nowy, podłączamy go i uruchamiamy. To jest banalna operacja, która trwa, no, minuty. Kochani, dlaczego właśnie rozważyć? Popatrzcie, tu mamy porównanie 9910 i 9010. Zobaczcie, cała moc takiego data domaina jest oparta na tym procesorze. To ten procesor daje tą gigantyczną wydajność. Dla tego dużego data domaina to mamy 120 terabajtów na godzinę. Więc ta cała wydajność jest, stąd się bierze, że to jest oparte na procesorze. I oczywiście liczy się ilość wątków. Zobaczcie, tu mamy 104 wątki, bo 52 wątki razy dwa procesory to daje nam 104. A w starym, no to 72 były, tak? Jeśli dobrze policzyłem, jeśli ktoś miał niedawno maturę, to może mnie poprawić. 4 razy 18 to jest według mnie 72, prawda? Więc zobaczcie, tu jest większa moc. No, on ma rzeczywiście większą moc, dużo większą moc, prawda? Nie chcę powiedzieć, że dwukrotnie, ale o połowę, tak? Plus 50% ma więcej mocy. Ten ma tych wątków 2 po 16, to nie jest trudno obliczyć, 32 takie wątki. Ten stary 94, a tu jest chyba tak. I ten nowy ma też 32. Widzimy? Ten nowy ma 32. Także popatrzcie, ogólnie różnica między tymi modelami jest 20%, tak? 20% różnica mniej więcej cenowa, tak? Zobaczcie, więc ja bym się w ogóle nie zastanawiał. Naprawdę, to ja teraz mówię szczerze. Generalnie, jakbym miał rozpatrywać albo ten, no to bym go po prostu wziął tego. No tutaj ilość mocy, która jest w tym, jest niesamowita. No i ewentualnie tutaj mocno naciskał, żeby zmniejszyć tę różnicę idealnie do zera, tak? Ale no, zobaczcie, różnica w tej mocy jest tutaj trzykrotna co najmniej, tak? Plus trzykrotna. Trzykrotna i więcej, tak? Także, bo ten procesor, dlaczego ja mówię o tym procesorze? Bo ten procesor decyduje tu o tym data domainie, o jego sile. Ten procesor jest tutaj najważniejszy, tak?
Dobra. Dokładnie tak, tak jak Radek mówi, dokładnie tak, dokładnie tak. Mianowicie większa wydajność, więcej wątków, większa wydajność, dokładnie tak. No oczywiście tej pamięci też, prawda? Więcej, to potrzeba więcej pamięci. Popatrzcie, ten ma 2 terabajty pamięci i ten miał 1 terabajt, tak? Więc faktycznie ta różnica jest kolosalna, ta różnica jest kolosalna i znowu tu właściwie mamy razy 3, jeżeli chodzi o tą pamięć, a różnica cenowa to jest rzędu 20%, tak? A tu jest, no nie wiem, trzykrotność, to jest w ogóle nieporównywalne. O tym mówiliśmy. Zobaczcie, ja już tu nie będę przechodził tu po tych wszystkich rzeczach, bo to wszystko właściwie powiedzieliśmy. Jedną rzecz tylko chcę powiedzieć, mianowicie o kartach. Każdy z tych data domainów 9410, 9910 musi mieć przynajmniej jedną kartę. Trzeba go zamówić albo czteroportową BASE-T 10 gigabitów, albo czteroportową 10 gigabitów SFP. Albo 25 gigabitów SFP. To jest obowiązek. Dodatkowo możemy dowolnych 6 kart, czyli łącznie 7, tak? Łącznie 7 kart można zainstalować w takim data domainie. 10 gigabitów BASE-T, 10, 25 gigabitów SFP, 100 gigabitów i 32 gigabity FC. No i teraz jeszcze, jeśli chodzi o przestrzeń. Generalnie to jest tak, że zobaczcie, to jedną rzecz chcę powiedzieć, te nowe data domainy mają półki, które zajmują 4U. W poprzednich modelach to było 5U, poprzednio było 5U, tak? Ale już tego nie ma, prawda? Więc też te półki jakby są troszkę mniejsze, troszkę mniejsze. To wynika nie z tego, że tam dyski zostały obcięte, im główki, nie, nie. To wynika z tego, że ta część związana ka z kablami. Tutaj w 5U, to ostatnie U to były kable, tak? To były kable i te kable są gdzie indziej wciśnięte po prostu, tak? Gdzie indziej wciśnięte. No dobrze, kochani, to chyba będzie wszystko z tego, co bym chciał powiedzieć, tak? Także dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za gorącą dyskusję. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.